Siemanko, z tej strony Blow i witam was w kolejnym odcinku Kwadranie Masakry. I dzisiaj jestem sam, ponieważ będę budował domek. I tak, to jest Kwadratowa Masakra, a dokładniej spawnuję Kwadratowej Masakry i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co tu się stało. Więc jeżeli ktoś z was ma jakiś pomysł, sugestie, co tu się mogło stać, to byłbym wam bardzo wdzięczny, gdybyście podzielili się tym w komentarzach. Bo szczerze mówiąc, jestem na tym spawnie bardzo często i ciągle mam taką myśl. Co tu się kurczę stało? Czemu tu jest tak dużo wełny i nie mam żadnego pomysłu? No i żeby zbudować domek, potrzebujemy oczywiście surowców. I może tak na wstępie nadmienię, że projekt tego domku przygotował Feathers. Feathers jest jednym z moich widzów i to co niezwykle, to to, że mimo tego, że nie prosiłem, postanowił on wykonać ten projekt i mi go wysłać, więc jestem ci bardzo wdzięczny i bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że ten domek wam się spodoba. Oczywiście jeszcze w opisie dam wam link do pobrania tego domku, bo może ktoś będzie ciekaw, będzie chciał sobie coś takiego wybudować, więc enjoy i będziecie mogli go wykorzystać. Co do tych surowców, to naprawdę przebrnąłem mnóstwo kratek w poszukiwaniu wełny i drewna. I troszkę bałem się o tym wełną, ponieważ potrzebowałem aż 3 staki wełny, ale o dziwo szybko znalazłem owce i szybko zdobyłem te 3 staki. Troszkę trudniej było z drewnem, jednak też szybko znalazłem jednak ten las i szybko zdobyłem drewno. Oczywiście był jeszcze inny sposób pozyskania tej wełny. Na przykład pójść do kogoś i ogolić jego owce. Jednak to byłoby troszkę chamskie i niestety większość owiec na Kwadratowej Masakrze, takie hodowle, są z kolorowymi owcami, co jest dziwne, bo ja potrzebowałem białej wełny, no i podjąłem decyzję, że jednak wybiorę się na tą wyprawę. No dobra, i to tyle. Zdobyłem już surowce i może teraz przejdziemy do przyspieszonego budowania domku i poopowiadam wam o kilku rzeczach związanych w głównej mierze z moim kanałem. Aha, jeszcze co do tego budowania domku, to naprawdę zaliczyłem tutaj mnóstwo faili, co możecie zobaczyć, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to aż tak przeszkadzało. Pierwszym tematem, który tutaj poruszę, to są konkursy. Jak wiecie, na 300 tysięcy widzów zorganizowałem dla was 3 konkursy. Pierwszym konkursem to losowanie. Losowanie zostało już rozstrzygnięte, do zwycięzców się już odezwałem. Jeżeli chcecie poznać, kto wygrał, to możecie znaleźć niki tych zwycięzców w filmiku, gdzie informowałem o konkursie, bo tam jest link i możecie sobie to wszystko ładnie sprawdzić. Drugim konkursem to były literki. Literki jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, dotychczas dodałem tylko 2 literki. Z tego też powodu, że mam coś w stylu uploaduję film na YouTube i przypominam sobie takie och, wait, zapomniałem o dodaniu literki. Ale teraz już postaram się nie zapominać i żeby to wszystko szybko rozstrzygnąć i żeby nagrody znalazły szczęśliwego zwycięzcę. No i oczywiście fanarty, za które wam bardzo, bardzo dziękuję. I tutaj postaram się też szybko rozstrzygnąć ten konkurs, sprawdzić te fanarty, wybrać na, nie wiem, 5 najlepszych i razem z moimi widzami na Facebooku wybrać 3 najlepsze fanarty i im dać jakąś tam nagrodę. Drugim tematem są serie. Dokładnie tak, jak wiecie, ostatnio dobiegła końca seria z Mandziem, czyli Epic Jump Map. I teraz postanowiłem zreaktywować serię Herobrine'a. Nie wiem kiedy to będzie, jednak postaram się, żeby to było jak najszybciej. Drugą serią aktualną, którą prowadzę, jest oczywiście Kwadratowa Masakra. Później jest Starcraft Tower. I tutaj muszę was przeprosić, że te odcinki nie pojawiają się w ogóle ostatnio. Jednak jest to spowodowane tym, że mam nowy komputer i zwyczajnie save'a zostawiłem na starym komputerze i nie chce mi się podłączyć tego starego komputera i sobie kopiować tego save'u, jednak muszę się zebrać i skopiować ten save i wreszcie nagrać odcinek, ponieważ ta seria przynosiła mi mnóstwo fanu i mam nadzieję, że dalej tak będzie. Kolejną serią to tak myślałem, żeby dać co tydzień jakąś fajną modyfikację wam wybrać i to pokazać. Myślę, że to wyjdzie. No i ostatnią serią, nie wiem, to będą minigamy, czyli takie małe mapki, czy to z Mandziem, czy to nie wiem, z Remkiem, czy to z Deltim, czy z innym youtuberem. No
I to tyle, jeszcze bardzo chciałem wam podziękować za wszelkie łapki w górę, bo wiem, że dawno tego nie robiłem, a nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie to jest wsparcie i jak to motywuje do pracy. Jak, nie wiem, widzi się 5000, 6000 łapek i to jest niewyobrażalna liczba, więc bardzo wam dziękuję z całego serca za każdą łapkę, za każdy komentarz, bo to mega wspiera, mega motywuje, więc wielkie dzięki i to tyle. Nie wiem, na jakim etapie jestem w budowie, bo komentuję to później po nagraniu i tak dalej, później to sobie złożę. Oczywiście miałem też problemy z blokami, co też możecie zauważyć. I może teraz, jeżeli już koniec jest, to przejdę do pokazania tego domku wewnątrz i tak dalej. Nie wiem, jak to przedstawię szczerze, no ale dobra, teraz kończę to nagranie i idziemy do domku, do jego wnętrza i troszkę wam to opiszę. While they signal says left, but they really going right. But who cares, they got nothing to improve upon. Meanwhile we pass them fast lane Rubicon. So let the shit storm ring and they try to damp us up, but we just leave them hanging. Yeah, so let them catch up with the language. They can talk shit, but you know that we can manage. Okej, więc już znajdujemy się przed moim domkiem i zaraz tam wejdziemy i pokażę wam wnętrze. Jeszcze powiem, że wnętrze niestety nie udało mi się nagrać, jednak postaram się je opisać i przedstawić i myślę, że wam się spodoba. Dobra, więc już schodzimy z F5 i może jeszcze tak w słowem wstępu powiem, że postanowiłem umieścić tak wejście z tego powodu, że tu jest balkon i tu jest okno. I ten balkon i to okno mają super widoczek na Most Roxa i na domek Reziego i ogólnie jak jest tutaj zachód słońca, to naprawdę epicko to wszystko wygląda. Dobra, więc teraz już kierujemy się do wejścia i wszystko wam opiszę. Tutaj już na pierwszy rzut oka widać błąd mój, tutaj powinien być stone slab, ale to postaram się poprawić. I tutaj z dwóch stron mamy piecyki, więc tutaj będę mógł sobie wszystko ładnie i wygodnie przepalać. Tutaj mamy schodki, ale tymi schodkami zaraz się zajmiemy. Idziemy dalej i już widzimy takie klimaty drewniane i to mi się bardzo spodobało, czyli te trzy piętra. I na tych dwóch piętrach fajne rzeczy się znajdują. Tutaj jest natomiast taka strefa, gdzie będę mógł sobie usiąść, że tak w cudzysłowie powiem. I tutaj będą regały z książkami, jak już je pozyskam i gdzieś dam tutaj enchanting table, jak to było w pierwotnym zamyśle. Okej, idziemy teraz schodkami do góry, do góry, do góry. I tutaj mamy balkon i już widzicie ten epicki widok, o którym mówiłem wcześniej. Z góry to jeszcze lepiej wygląda, ale to zaraz też wam pokażę. I tutaj będzie oczywiście łóżeczko stało. Będę mógł sobie fajnie wyglądać, stając z łóżka. Myślę, że spoko widok. I teraz idziemy do góry naszą drabinką. Dobra, i tutaj jak już widzicie, nie ma niczego takiego szczególnego, jednak tutaj będą skrzynki. Jak już wszystko ogarnę i tu mamy ten fajny widok. No, jeżeli już tutaj mamy słońce, to super to wygląda. A tutaj też mamy słoneczko, a raczej księżyc. Tak, i co do tych skrzynek, to już to jeszcze taką ciekawostkę wam powiem, że miałem taki mały surprise, troszkę niemiły, ponieważ ja już wszystko sobie przygotowałem, jestem gotowy do budowy i tak dalej. I postanowiłem, że stawię sobie tutaj skrzynkę, nie? I tak stawiam i nie udało się. I wiecie dlaczego? Okazało się, że nie trafiłem w ten teren, gdzie da się budować. Bo musicie wiedzieć, że na masakrze jest coś takiego, że jest teren, w którym możemy budować, czyli wstawiać skrzynki i tak dalej. I jest teren, w którym już nie możemy stawiać skrzynek, że tak powiem. I ten problem mnie napotkał i rozwiązałem to tak, że postawiłem tutaj trap chesta, ponieważ jest taki bug. I mam nadzieję, że ten bug nie zostanie załatany, bo jak zostanie załatany, to wszystkie moje skrzynki, które tam będą, pójdą się... No, nie będzie ich i tak powiem kulturalniej. Tak, i to tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, to bym wam bardzo wdzięczny, jeżeli zostawilibyście swojego kciuka w górę. Więc to tyle, trzymajcie się ziomeczki, do usłyszenia, cześć!